Witam Państwa bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj z informacjami, które z pewnością zainteresują miłośników wysokiej zabudowy. A mianowicie, po 15 latach doczekaliśmy się pozwolenia na budowę omawianego dziś nowego wieżowca w Gdańsku, a dokładniej na Przymorzu. Różnice względem pierwotnego projektu są dosyć dostrzegalne. Mowa tu w końcu o 2 razy niższej wysokości od tej, która była planowana. Wieżowiec o nazwie Big Boy skrócono bowiem z ponad 200 metrów do 99, a bryła budynku również uległa zmianie względem tej planowanej, ale wracając do rzeczywistości. Budynek będzie posiadał, w zależności od źródła, między 28 a 29 kondygnacji naziemnych, z których pierwsze 9 zostanie przeznaczone na hotele, a od 10 do 29 kondygnacji ulokowane będą apartamenty. Ponadto wieżowiec będzie posiadać 1 kondygnację podziemną, a jego powierzchnia całkowita będzie wynosić 24 750 m2. Budowa co prawda jeszcze się nie rozpoczęła i w tym roku raczej się nie rozpocznie, a już słychać negatywne opinie na temat tego wieżowca, zaczynając od zbyt dużej liczby kondygnacji, a kończąc na negatywnych opiniach o wyglądzie wieży. Link do artykułów, z których pobierałem informacje do tego filmu, znajduje się w opisie tego materiału. Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z nimi. Teraz czas na moją opinię o tym wieżowcu. Nie przemawia do mnie nazwa nadana temu budynkowi oraz to, w jaki sposób zaprojektowano najwyższe piętra. To, co widzą Państwo na ekranie, to planowany wygląd tego wieżowca, który jednak został zmieniony na ten, który mamy obecnie. Ten kształt kojarzy mi się bardziej z drążkiem od skrzyni do zmieniania biegów, ale to tylko moja opinia. A jaka jest Wasza opinia o nowej budowli na Przymorzu? Dajcie znać w komentarzach.